Jak poinformował nas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, 1 sierpnia 2019 roku Piotr Eł, były burmistrz Bielawy, obecnie radny Rady Miejskiej, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ma to związek z realizacją inwestycji przez gminę Bielawa, polegającej na modernizacji pomostu prowadzącego na wyspę na OWW Sudety. Według prokuratury inwestycja ta została podzielona na trzy etapy w celu, obejścia ustawy o zamówieniach publicznych. Dodatkowo nie dopełniono obowiązku zgłoszenia tego typu prac do starostwa powiatowego w Dzierżaniowie. Osiągnięcie korzyści majątkowej dotyczy wykonawcy tych prac. Za postawione zarzuty byłemu burmistrzowi Piotrowi Eł grozi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie wydano również postanowienia w stosunku do innych osób, ale na tym etapie prowadzonego śledztwa prokuratura nie chce jeszcze ujawniać komu zostaną postawione zarzuty. Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu od dłuższego czasu prowadzili śledztwo w sprawie nieprawidłowości dotyczących miejskich inwestycji w Bielawie. Ówczesny burmistrz Piotr Eł tłumaczył, że są to rutynowe kontrole, ale jak widać mocno mijał się z prawdą, czego efektem są postawione zarzuty. Już niebawem więcej oficjalnych informacji i wypowiedź rzecznika prokuratury okręgowej w Świdnicy.